The League of Extraordinary Gentlemen, czyli po polsku Liga Niezwykłych Gentlemanów, to komiks autorstwa Alana Moore'a do rysunków Kevina O'Neilla, którego pierwszy tom wydany został w odcinkach w latach 99-2000. Jego akcja rozgrywa się w roku 1898 w fikcyjnym świecie, w którym postacie z wiktoriańskiej literatury istnieją naprawdę, podobnie jak wynalazki, które stworzyli. Główną postacią jest Wilhelmina Murray, bohaterka Drakuli, Brama Stokera. Otrzymuje ona od agenta brytyjskiej MI5, Kampiona Bonda, dziadka Jamesa Bonda, zadanie uratowania Imperium Brytyjskiego, co wymaga stworzenia zespołu superbohaterów, na który prócz niej składa się czwórka postaci. Kapitan Nemo, bohater powieści Juliusza Verna, Alan Quatermain, bohater powieści Kopalni Króla Salomona, Rydera Haggarda, dr Henry Jekyll, jego alter ego pan Edward Hyde, bohater powieści Roberta Louisa Stevensona, oraz Holy Griffin, znany jako Niewidzialny Człowiek, bohater powieści Herberta George'a Wellsa. Po skompletowaniu zespołu otrzymują zadanie unieszkodliwienia niebezpiecznego doktora, wzorowanego na Fu Manchu, popularnej postaci literackiej i filmowej, do której DC nie miało jednak praw, dlatego jego imię nie pojawia się w komiksie. Doktor wszedł w posiadanie kaworytu, substancji antygrawitacyjnej wymyślonej przez Herberta George'a Wellsa przy okazji jego powieści Pierwsi ludzie na Księżycu. Z jego pomocą buduje w podziemiach londyńskiego Chinatown statek powietrzny, którym zamierza zniszczyć Londyn. Zespół wdziera się na pokład statku i kradnie kaworyt, przekazując go następnie Bondowi. Okazuje się jednak, że ten działa na zlecenie nikogo innego jak samego Napoleona zbrodni, profesora Moriarty, o którym wszyscy sądzą, że zginął śmiercią tragiczną wspólnie z Sherlockiem Holmesem. Moriarty konstruuje własny statek powietrzny i rozpoczyna bombardowanie wschodniego Londynu, chcąc zniszczyć konkurencyjną mafię chińską. W ostatniej chwili Mina i jej ludzie dostają się na pokład statku i niszczą go, ratując Londyn przed zagładą. Mam wrażenie, że komiks ten jest często bagatelizowany, gdy mówi się o klasykach, które wyszły spod palców Alana Moore'a. W porównaniu do nich uważany jest za pozycję lżejszą, niemal rozrywkową. I nie można się z tym nie zgodzić. Nie ma tu typowej dla Moore'a krytyki społecznej, oskarżeń pod adresem ludzkości czy skomplikowanych, niejednoznacznych czarnych charakterów. Zamiast tego mam do czynienia z zabawą konwencją, pełną podtekstów i mrugnięć rzucanych do tej części czytelników, którzy orientują się w nadmiarze literackich odniesień. Widzimy to na przykład, gdy Mina, przez cały czas skrywająca szyję czerwonym szalem, odmawia jego zdjęcia. Domyślamy się, że szyja skrywa jeszcze ślady wampira, tudzież odnosi się niejasno do swej niedawnej przeszłości. Świat przedstawiony w komiksie jest fascynującą mieszaniną świata realnego ze światem wyobraźni. Postacie chwilami zdają się być osadzone w wiktoriańskiej mentalności. Zachowują się w sposób dżentelmeński, co podkreśla sam tytuł, z pewną stereotypową angielską flegmą, spod której co jakiś czas wychyla się lekko tylko skrywane poczucie imperialistycznej wyższości wobec reszty świata. Z drugiej strony są tu pewne elementy nowoczesne. Moore przygląda się znanym powszechnie bohaterom, ale z naszej współczesnej perspektywy, jakby zapominając o obyczajowym filtrze, który zazwyczaj był stosowany, zwłaszcza przy okazji filmowych adaptacji cytowanych powieści. I tak Quatermain, jak wielu bohaterów swoich czasów, zmaga się z opiumowym uzależnieniem. Stąd odnajdujemy go nieprzytomnego w chińskiej palarni opium. Jego nałóg jest wiktoriański, ale ukazany z perspektywy tego, co o nałogu wiemy dzisiaj. Kapitan Nemo, przedstawiony jako Hindus, w oparciu o późniejsze wyjaśnienie Verna w powieści Tajemnicza Wyspa, z reguły ignorowane przy okazji wysokobudżetowych hollywoodzkich adaptacji. Jego nienawiść do Imperium parokrotnie przybiera tu jawną postać, która powoduje, że określić go moglibyśmy jako terrorystę. Najbardziej podejrzaną moralnie postacią z całej piątki jest jednak Griffin, przedstawiony tu jako osoba o wyraźnych skłonnościach psychopatycznych i seksualny dewiant. Widzimy go bez skrupułów mordującego przypadkowego policjanta, wyłącznie dlatego, że jest mu zimno i potrzebuje jakiegoś odzienia. A pierwszy raz spotykamy go, jak napastuje seksualnie nieświadome sytuacji studentki pewnej ekskluzywnej szkoły dla panien. Można powiedzieć, że Griffin jest tym, czym komediant był w Watchmenach.
Postać Jekylla i Hyde'a jest potraktowana w sposób odmienny. Zamiast realizmu mamy metaforyczne wyolbrzymienie. Hyde jest olbrzymim monstrum, niemożliwym do kontrolowania, kimś w rodzaju Hulka. Podczas gdy Jekyll to blada, wychudzona postać, której egzystencja ociera się o nieistnienie. Razem piątka bohaterów stanowi rodzaj Ligi Sprawiedliwości czasów wiktoriańskich i do tego sprowadzał się pomysł wyjściowy komiksu. Typowy dla siebie sposób Moore tworzy ten zespół z osób w wieloraki sposób dysfunkcyjnych, którzy jednak działając wspólnie są w stanie wykorzystać swoje talenty do dokonania wielkich rzeczy. Potrzebują jedynie silnego przywództwa ze strony Miny, postaci, która z pozoru nieco nie pasuje do reszty. Nie posiada ona żadnych wybitnych zdolności, ale potrafi zebrać tych wiecznie kłócących się, walczących z własnymi słabościami, niebezpiecznych dla siebie i innych dziwolągów, by uratować imperium. Brytyjski rysownik Kevin O'Neill był znany wcześniej głównie jako autor rysunków satyrycznych. Świat, który tu tworzy, ma w sobie swego rodzaju przesadę i cechuje go pewna deformacja. Widoki Londynu, Nautiliusa, okrętu kapitana Nemo, a także powietrznych statków zaskakują fantazją. Są nierealne, a jednocześnie pełne szczegółów, wręcz przytłaczające. Przywodzą chwilami na myśl najwybitniejsze dzieła Mobiusa, w którym gąszczu możemy się pogubić i w które wpatrywać się można w nieskończoność, ciągle dostrzegając kolejne detale, które wcześniej nam umknęły. Z kolei postacie ludzkie w jego wykonaniu charakteryzują się pewną widoczną sztucznością. Ta sztuczność widoczna jest w tym chyba najbardziej znanym rysunku tomu, kiedy po raz pierwszy widzimy gigantyczną sylwetkę Hyde'a. Chwilami można odnieść wrażenie, że ludzie są w tym świecie jedynie dodatkami do niezwykłej scenografii. Są je łatwo wymiennym elementem, pozbawionym większego znaczenia. Kilka słów o wydaniu, które mam przed sobą. Jest to omnibus w twardej okładce z obwolutą w języku angielskim o nazwie The Jubilee Edition. Jest to solidne wydanie zawierające pierwsze 3 tomy całej serii, to znaczy te, które znajdują się w posiadaniu DC Comics, które za tym wydaniem stoi. Możemy je porównać do broszurowych wydań w miękkiej okładce wydanych przez Vertigo. Nie jest to jednak moim zdaniem wydanie idealne. Po pierwsze, format jest nieco za mały. Rysunki wyglądają dobrze, ale ilość szczegółów zawartych na niektórych z nich jest tak duża, żeby je w pełni docenić przydałoby się jednak oversize. Drugim moim zarzutem jest to, że jak widzimy komiks zamyka się sam i pewne rzeczy na najbardziej wewnętrznej części strony trudno chwilami zobaczyć. Zwłaszcza traci się coś w przypadku rysunku zajmującego obie strony. Niestety Absolute, wydany w 2003 roku, jest bardzo trudno dostępny i osiąga na rynku wtórnym zawrotne ceny. Podobnie jak olbrzymie czarno-białe Gallery Edition.